Znudził wam się metal, który jest wręcznie smutny i depresyjny? Przychodzi do was z pomocą Surface Bertufa, który akurat dla odmiany jest bardziej pogodny. Ciężko powiedzieć, czy będzie aż taki mit, bo już słyszę jakichś gagatków, typu jakiś srymilek, który oczywiście gada, że muzyka robi się coraz gorsza. No oczywiście jest to nieprawda, bo wszyscy bazują oczywiście na rani. Ale. Są trendy, które już niedługo wejdą do 2024 roku, a jednym z nich jest... Happycore! Czujecie się tak dość wesoło, słysząc o Surface, czyli ostatniej albumie Bertów, który, jak możecie założyć po okładce, wygląda zupełnie inaczej niż większość metalcore'owych płyt, jakich wyszło. No bo mamy tu oczywiście właśnie platynowy posążek ze śmiercią, który, co ironiczne, jest na różowym tle, zresztą jak ta koszulka, która też, jak można zauważyć po tej koszulce, widać, że merchandise też zmienia swój i odchodzi się już absolutnie od trochę stricte czarnych i powoli kolorki wracają, czego ludzie nie zauważają, że o, bo ciągle słyszę, że kolory znikają, a tu nagle mamy tutaj koszuleczkę różowo-szarą, która oczywiście pokazuje, że halo, ale kolory wróciły, one wracają. W ogóle już się odchodzi się od tak stereotypowych. Również Bertów postanowił odejść od swojego pierwotnego stylu, który był wykształtowany przy pierwszej płycie Disease 2014, czyli takiego bardziej pesymistycznego, ponurawego. No, w ogóle powiem szczerze, że Disease akurat to jest chyba moja ulubiona płyta Bertufa, tak swoją drogą. No, był potem Aggressive i Disease. Nie pamiętam nazwy trzeciej płyty, ale musiałbym chyba wtedy zobaczyć w postprodukcji, no które co prawda były spoko, bo doceniłam je po latach przesłuchując je, ale wciąż czułam, że to nie jest to, co pochało. Potem był dwa lata temu właśnie Below, który został wspomniany między innymi właśnie w podsumowaniu tego roku, bardzo starym podsumowaniu, w którym wspomniano o Below jako jednym z największych zaskoczeń i tu widać było, że Bertów powoli właśnie się odradzał. Caleb po prostu znowu robi dobrą muzyczkę. Na dodatek jeszcze tam zaliczył kilka fitów. No i fit z Motionless in White był tak nieudany, no wspomniany na oczywiście recenzję za Screaming the End of the World. Wszystko chyba będzie w opisie, więc nie będę się jakoś rozgadywać. Gdzie oczywiście Caleb tutaj zaliczył krok wstecz, ale przy Weekend as Romance i wydaniu jednego z singli, który próbuje, Surface, zrobił dwa ogromniaste kroki do przodu! Dzięki czemu właśnie staje, że no to jak wiecie, jeden taki niski upada, a potem wystrzelenie w górę. No i potem wychodzi Surface 13 października tego roku i tak, najlepsza płyta od czasów. Ma przyznać, że się im udało. Było dużo też bardzo dobrych promo singli, a na dodatek całość po prostu pryska energią i zmienia bieg metalu, bo postanawiamy już odejść już prawie, że w ogóle od tych smutnych tekstów o depresji i pogrzebie na rzecz bardziej weselszego tonu. Zresztą też ta płyta jest trochę symboliczna, bo też się żegna oczywiście z problemami Caleba i ogólnie żegna się z tym archetypowym stereotypem metalu, że metal to musi być kurwa taki smutny, musi opowiadać o tym, że kolega zginął w busie, się nie nad o wojnach i tak dalej, i wiecie, i Caleb to właśnie dokonał. No i przejdziemy do track by track, żeby oczywiście nie przedłużać. Zaczynamy oczywiście z dość mocnym przytupem od tytułego The Surfers, który oczywiście jest tutaj też momentami w refrenach mocno łagodny,
potulniutki, opowiadające o tym, żeby się nie przejmować po prostu problemami, po prostu w pewnym sensie zerwaniem z przeszłością, który tutaj jest też jednym z motywów tej płyty i on będzie się jeszcze tutaj pojawiać. Sam utwór oczywiście bardzo dobrze miesza nieco łagodniejsze partie, jakimi są refreny, no i nieco mocniejsze zwrotki. I oczywiście trochę też mamy krzyków Kaleba, które jak zawsze cieszą uszy. Riptide to jest utwór, który jeszcze pojawił się w 2022 roku. I tak, wspomniałam m.in. o tym utworze właśnie w najgorszych albumach, gdzie był ten segment z The Scrolling The End of the World. Tak, linki będą w opisie. I powiem szczerze, że oczywiście jest to taki początek tego, co właśnie miało zacząć. Tak, to jest najstarszy z promo single z tych wszystkich. No i właśnie to jest to, że no jest mega pozytywny, no i oczywiście momentami mocno krzykliwy. No i oczywiście pierwszy raz Kaleb pokazał w teledysku rzeźbę! Co też pokazuje trochę również zerwanie z poprzednim życiem. I tak jak mówię, są to utwór bardzo skoczny, bardzo pozytywny i ogólnie jest on tak dobrze napisany, że aż chciałoby się do niego wracać. No i w sumie faktycznie jest, bo Riptide jest ogólnie taki fajny. Warto też oczywiście zaznaczyć, że Bertów odwiedził oczywiście nas w Krakowie, w studiu, w klubie Studio, na którym oczywiście też byłam i oczywiście zapraszam na Instagrama, bo tam są oczywiście zdjęcia z koncertu Bertufa i Warszy Slipsa. I właśnie Bertów zagrał 3 promo single właśnie w klubie Studio właśnie. I tu również Riptide na żywo też po prostu wypada bardzo wyśmienicie. Ludzie do tego się hasali, ale robili moszpity i nawet łamali sobie kolana. No ogólnie już zaczęliśmy litanie promo singli i kolejnym, jeśli się nie mylę, 3 promo singlem jest Dolp Me, które swoją drogą jest najlepszym promo singlem, jaki w ogóle jest. Bo jakby na to nie patrzeć, Dolp Me to jest taki właśnie utwór właśnie o tym, jak to się staje się coraz to silniejszym, coraz to mocniejszym i masz jeszcze większą motywację. Zresztą utwór jest nieco bardziej mocniejszy, jest on, wiadomo, taki bardziej mocniejszy, mieszany oczywiście z bardziej melodycznymi momentami i gdzieś oczywiście pojawiają się oczywiście krzyki. Gitary oczywiście są bardzo dobrze tam skomponowane, no też tu pojawiają się sample właśnie, które dają nieco takiego popętu, tak jak z wiosnek filmowych. Ale całość wypada bardzo dobrze. Szkoda tylko, że w Krakowie się nie dało załapać niestety na żywo Dolp Me z tego powodu, że gdy grali koncert w Polsce, Dolp Me nawet jeszcze nie wyszło. Kolejnym promo singlem, przedostatnim, jest The Better Me z jedynym fitem, jakim jest Hardy. Ogólnie Hardy nie miał dużo szczęścia w tym roku, bo wydał naprawdę paździerzowy album, z czego co przynajmniej słyszałam, ale tutaj się przynajmniej nieco odkupił, więc no przynajmniej człowiek odkupił swoje grzechy za poprzednie dzieło. Ale jeśli chodzi o Better Than Me, ten utwór dla odmiany nie jest metalcore'owy, a bliżej mu do rock. Choć trochę muszę przyznać, że jest to dość faktycznie odświeżająca rzecz dla muzyki rockowej, biorąc pod uwagę, że ciągle tłuczemy jeden i ten sam schemat i potem płaczek, że niby rock umiera. Tak naprawdę nigdy nie był popularny. No i powiem tak, że jest to, tak jak sobie wcześniej, dużo większe odświeżenie jednak względem właśnie na przykład Grety Van Schiet, która nie wprowadza żadnych zmian do rocka, a tutaj pojawiają się goście z Ohio i powiedzieli sobie: o, podtrzymajcie piwo, wprowadzimy zmiany do rocka i to na takie pozytywne bardziej. No i faktycznie Better Than Me jest tutaj dużo łagodniejszym utworem względem poprzedników. I co ciekawe, jest z tych najmniej krzykliwych, bo tu nie ma żadnych screamów. Tutaj bardziej dominują bardziej wokalne, bardziej melodyczne śpiewy. Czy utwór o kochaniu z samego siebie może być dobry? Kurwa, oczywiście, że tak.
Właśnie takim utworem jest Midnight Love Myself, czyli właśnie utwór o kochaniu samego siebie, dystansu do samego siebie i w ogóle wierzeniu w samego siebie. Tak, utwór, który jest bardzo pozytywny i który już pokazywał vibe właśnie. Trzeci promo single, który na dodatek był ogrywany na żywo właśnie w klubie Studio 7 sierpnia tego roku. I który naprawdę na żywo jest po prostu istnym bangerem. Rzecz jasna. Wszystko jest tutaj dużo w łagodniejszej stylistyce niż poprzednicy. No, zbliżony jest on do The Better Me, rzecz jasna. No i ale też również pojawiają się właśnie te nieco bardziej mocno krzykliwe, rzecz jasna, momenty. A całość po prostu jest po prostu bardzo przyjemna i po prostu chce się kochać samego siebie. Jak wam się podoba koniec świata na wesoło? Tak, utwór Sunshine, czyli drugi promo single, który idealnie wleciał w letniaczkowy dzień. To jest po prostu petarda, po prostu kolejny chyba największy banger, jaki był w klubie Studio w Krakowie. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak w ogóle wyglądało w ogóle koncert Łaszy, Slips i Bertufa, to po prostu wejdźcie na Instagrama i zobaczcie zdjęcia. A może mi się uda jeszcze te relacje tu wsadzić, dzięki czemu będziecie mieć pełny dosłownie obraz tego, co tam się wydarzyło. I ogólnie, no, Sunshine w ogóle na koncercie to był straszny banger. Latało się w kółko i po prostu robiło się headbangingi do tego i robił się piękny rozpierdol. No bo w sumie Sunshine jest właśnie takim utworem właśnie o końcu świata, gdzie Caleb krzyczy The end is coming! I w ogóle jeszcze tam przy okazji praży słońce. W ogóle utwór może przypominać mocno pierwsze zwiastuny, na przykład Dead Island 2 z początku zapowiadania tej gry, wiecie, no jakby na to nie patrzeć, pierwsze skojarzenia, jak mówicie Sunshine i koniec świata na wesoło, to mowa tu oczywiście o Dead Island 2, a konkretnie jego pierwszym teaserze tej gry, więc skojarzenia mogą być mega trafione. No dobra, trochę przerywamy litanie promo singli, ale jest jeden promo single, ale on jest na końcu. I przejdziemy do utworów, które promo singlami nie są, a pierwszy z nich to What's Killing You. I tak, to, że jakiś singiel nie jest promo i nie dostał teledysku z automatu, nie oznacza, że to zły singielek, rzecz jasna. Ale jakby na to nie patrzeć, tutaj wracamy już troszeczkę do starusieńkiego Bertufa, który był nieco bardziej smutnawy, kapryśny i depresyjny. Aczkolwiek nieco bardziej z weselszym przesłaniem. No ogólnie przesłaniem troszeczkę takim zmodyfikowanym przysłowiem: to co cię nie zabije, to cię wzmocni. I właściwie w ogóle się pytają, co cię zabiło, może ci jeszcze coś wzmocniło. Just look the other way. Tempo już całkowicie zwalnia. Już zamiast ostrzejszych, agresywnych rzeczy mamy już dużo spokojniejszą baladę, która się nazywa Look the Other Way. Która oczywiście, no właśnie, jest to piosenka właśnie o tym, żeby spojrzeć trochę inaczej, rzecz jasna. No i oczywiście Caleb nie zapomniał o motywie kochania samego siebie. Sama balada jest naprawdę bardzo przyjemna i trochę grzewna. Trochę nieco uspokaja tą płytę, sprawiając, że tempo jest nieco bardziej umiarkowane całości. Teraz przyspieszamy z utworem What are you waiting for? Na co ty czekasz właściwie po polsku? No właśnie, na co my tu czekamy? No bo w sumie struktura utworu bardzo przypomina poprzedni album Bertufa, czyli Below, wydany w 2021, wspominanym już w podsumowaniu 2021 jako jedno z największych zaskoczeń tamtego roku. No i oczywiście tam strukturkę nieco bardziej Bellowa, która pokazywała już wtedy, że no powolutku już zmierzamy w innym kierunku artystycznym. No a The Surface to wiadomo nieco bardziej potęguje to. Sam utwór jest bardzo mocny, no i on przede wszystkim jest szybki. Dodatkowo pojawiają się osy, które dla odmiany nie są główną atrakcją tego utworu, tylko po prostu dodatkiem, czyli tak jak powinno to być.
W My New Reality mieszają się właśnie nieco spokojniejsze tony i nieco bardziej agresywne, przez co ten utwór jest mega różnorodny. I rzecz jasna jest to ten przedostatni utwór, który no nieco zwieńcza płytę, ale nie tak mocno zwieńcza jak ostatni promo singiel, który jest chyba jednym z najlepszych kawałków na tej płycie. Ostatnim utworem jest I Was a Lie, który też jest ostatnim promo singlem, bo ten dostał teledysk na dodatek. I tak, wspomniałem już oczywiście gdzieś po którejś macie recenzji, że tam jest oczywiście ten, no gdzieś tak na początku, motyw oczywiście zerwania z przeszłości. No i takim utworem właśnie jest I Was Alive, gdzie Caleb ogólnie śpiewa o tym, jak po prostu zrywa ze starą przeszłością, pokonuje tą swoją depresję i na dodatek zaczyna swoje życie od nowa w dużo lepszych warunkach. I ogólnie to jest właśnie ten utwór, który właśnie pokazuje właśnie to zerwanie starego wizerunku i zamiana go na nowe, pokazując siebie z nowej, lepszej perspektywy, udowadniając, że można. No i ten przekaz jest oczywiście bardzo fajny i na dodatek tak może pokazać, że można coś ze sobą zrobić na tyle, ile się da. Szukać pomocy wśród przyjaciół. Ale podsumowując, Surface od Bertufa to jest oczywiście kawał naprawdę metalcore'u, jednak jakby na to nie patrzeć. Nieco agresywny, ale już można zauważać, że powoli pojawiają się coraz to mniej krzyków, jest nieco łagodniej, ale mimo wszystko ma swój power. No dobra, komputer dostał wylewu, ale wracając, no tak jak wspomniałem wcześniej, jest to bardzo pozytywna płyta i też Bertuch po prostu pokazał jakiś nowy kierunek na przyszły rok, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Wildstyle Slims wydał Self Hell i zapowiedział nowy album, na którego bardzo czekam i wiem, że mnie nie zawiodą. No bo w sumie niektóre zespoły mam takie, że nie potrafię się na nich po prostu wieść mimo wszystko. No a mimo wszystko jest to bardzo ważny kierunek w roku oraz metalu, no bo w końcu odejdziemy już od tego typowego pesymizmu, że o, piosenki muszą być poważne, muszą być takie smutne, bo jak nie są smutne, no to chyba to nie jest rock ani metal. To Bertuch właśnie pokazał, że no można robić na wesoło, bardziej weselsze, bardziej pozytywne piosenki. Wiadomo, nie jest to nowy motyw, bo pamiętamy Alive od POD, ale no wiadomo, to jest taki pojedynczy przypadek wtedy, no teraz mamy tu całą płytę, która pokazuje oczywiście no tą pozytywność. No, oczywiście dostanie to ode mnie 9,5 na 10. A za tydzień, jeżeli się uda, bo w międzyczasie będzie składany ranking najgorszych albumów tego roku i to może trochę zająć, ale też postaram się w międzyczasie szachownicę zrobić. Kolejny album, który ogólnie był tam ogólnie na tej quizie, a jednak też wybrał, że będzie Surface najpierw, no to jest to Heritage od Distant, tak, holenderski deathcore. I powiem tak, że byłem już na koncercie Distant i tak powiem szczerze, że Jezus, jakie zrobili show. W ogóle już nie wspomnę o początku, który jest w ogóle istnie bekowy, ale mogę powiedzieć, że Distant to jest właśnie kolejny kawał dobrej roboty deathcore'owej wydany przez Century Media i to jest coś, co będziemy omawiać za tydzień. Futuryzmu trochę będzie naprawdę mocnych growli oraz potężnego fitu! Więc, no, oczywiście nie będzie to tak, no to za tydzień to jest takie bardziej pod znakiem zapytania, bo tak jak sobie wcześniej, jeszcze będziemy pracować nad najgorszymi albumami tego roku w międzyczasie, no bo raczej już większych głównie nie będę słuchać, poza tym Tom McDonald to muszę mieć siłę, bo nie oszukujmy się, to jest straszny syf, powiem tak. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.